Kochani, za nami kolejne głosowanie na projekty z budżetu obywatelskiego, tym razem na rok oczywiście 2023. Ursynów przeznaczył na realizację projektów ponad 6 milionów złotych i zdecydowaliście, że w ponad połowie te środki zostaną przeznaczone na modernizację i budowę dróg rowerowych, natomiast znakomita większość pozostałej kwoty zostanie przeznaczona na projekty dotyczące zieleni, dotyczące ekologii, między innymi kolejne 200 drzew dla Ursynowa. Po raz kolejny będziemy realizowali nie tylko z pieniędzy dzielnicy, ale także z budżetu obywatelskiego projekt podlewania młodych drzew. Natomiast nie przez przypadek znajdujemy się w tym konkretnym miejscu, przy Mandarynki 6. Akurat ten projekt, kontynuacja tego projektu rowerowej odnowy nie przeszedł. Natomiast projekty dotyczące budowy i modernizacji dróg rowerowych zebrały naprawdę gigantyczną liczbę głosów. Projektodawcy i osoby głosujące najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby zarówno Ursynowa, jak i Warszawy. I po raz kolejny jasno wskazaliście, że te projekty, które dotyczą ekologii i ekologicznych środków transportu, są najbliższe naszym sercom. Bardzo dziękuję wszystkim autorom projektów, a także wszystkim osobom, które zdecydowały się oddać głos na projekty na terenie dzielnicy, na obszarze dzielnicy Ursynów. Jestem przekonany, że w przyszłym roku również weźmiecie udział w głosowaniu i już teraz do tego serdecznie zachęcam.